Cześć, witajcie z tej strony Hubianko, to jest kolejny odcinek. Tym razem, moi drodzy, zagramy sobie w Wiedźmina trójkę. Tak się stało, że wyszła ta wspaniała gra polskiej produkcji. Jestem strasznie podekscytowany, bo czekałem trochę na to. Chociaż, tak szczerze powiedziawszy, to myślałem, że ta gra mi w ogóle nie zadziała, nie pójdzie na moim komputerze, ale okazało się, że daje radę, że mój komputer, który stworzyłem praktycznie niedawno, tutaj mam wilki przed sobą, możliwe, że jakieś wargi. O kurde. Ten warg jest dobry. Dobra, mamy Quena jeszcze na sobie. Okej, okay, dobra. Super. W ogóle strasznie dużo jest tych tutaj wilków. Nie wiem, co się dzieje z tym, ale jest ich tutaj mnóstwo. Co je tutaj sprowadza? Wątroba wilka. Możemy to zjeść? Czekajcie. Mapa świata. Ekwipunek. No to 10 level, ale nie dam rady przecież. Czekaj, wie się, jak my musimy tak. Nie grą, tylko jaskółkę tobie dać. To będzie najlepszy wybór. Albo taki. Chodź tu, chodź tu. Dobra, pięknie. I uwielbiam walczyć w wieśku. To jest kury takie ekscytujące, naprawdę. To po prostu. A te teksty, jakie są w Wiedźminie, to jest masakra. W ogóle pamiętam z Wiedźmina dwójki. Teraz. Wo. Nie, to nie to. Tarcza. Kurde, dobry jest. No i pięknie wykończenie, co? Chodź tutaj, łuczniku. Tak przecznij go na pół jeszcze, Wiedźminie. O, deserter kolejny. Yo, i... Ach, szkoda. Nie było takiego walnięcia konkretnego. Ale jakiś miecz tutaj mamy. Yo. To było hashtagowskie easy. Co prawda dwie skółki poszły. Ale spodziewałem się czegoś więcej po 10 levelach. Nie najgorzej. Dobra, to nowy wingracki jakiś mieczyk. Lecimy z tym koksem. I musimy sprawdzić, co tutaj jest. Wow. Sporo tego, co? Moi drodzy, gdzie byśmy tak... Gdzie można byłoby się udać? Chociaż możemy się przespać, tak w sumie dobrze by było, co? Przeszliśmy się do tej pory, okej. Trochę to potrwa, ale spoko. Następny dzień. Taki ranek, deszczowo, spoko. No w sumie to była pogoda tamta fajniejsza. Ale to nieważne. Musimy, zobaczmy na mapę, gdzie by to się udać, bo nie wiem, praktycznie nie wiem, co by tutaj porobić. Tu mamy sporo miejsc nieodkrytych jeszcze. Jakieś znaleziska, miejsca. W sumie tutaj jest najbliżej chyba. To idźmy tędy. Czyli taki exploring totalny. Właśnie zastanawiałem się, czy zrobić fabułę, czy coś w tym stylu może. Wiedźminie, ale stwierdziłem, że to kiepski pomysł. Co to jest? Aha. Dobra, widzą mnie już. Chyba kiepski pomysł, co? No nie! Ha!
No nie, no wiedziałem, no wiedziałem, że to tak się skończy. No kurde, wiedziałem, no. Jen, dobra, nieważne. Nieważne, moi drodzy. To był kiepski pomysł, chociaż nie było wcale tak najgorzej. Myślę, że to kwestia tego, że tam ci kusznicy byli, ale no tak to było spoko, mi się wydaje. Dlatego lecimy, ominiemy to miejsce, ale się kiedyś tam udam. Ja to obiecuję sobie. Ja to sobie obiecuję, że tam pójdę. Już strasznie denerwuję, kurde, jak są ci ucznicy. No jestem dopiero tutaj, dobra. Więc kiepsko trochę. Jesteśmy w mieście, spoko, dobra. Gdzie by się udać? A tu już byliśmy w sumie. Tutaj byliśmy, tam pewne miejsca tutaj. W sumie to się ostatnio ogoliłem nawet, wam muszę przyznać. W sensie w Wiedźminie oczywiście. Byłem u fryzjera, ładnie mnie tam kitkę mi zrobili, elegancko. Dobra, pędzimy tędy. Ostatnio właśnie zauważyłem, że mój miecz był uszkodzony bardzo. W sumie stalowy, tak samo jak i srebrny. Czy potwory? Trzech Bóg chciał sześciu prosiąt, a ty jedno dałeś, to padłe. Nie dziw, że nas przeklął, no! Co tu robicie? A ten co, z księżyca zleciał? Składamy dary Wszechbogu, się rozumie. I wy możecie go o pomoc prosić. Znaczy, jeśli macie odpowiednie dary... Tego gościa po lewej już widziałem kiedyś. I klątwę na całą wieś rzucił. On był w Nilfgaardzie tam, w tym królestwie. On nas obcinał, on nas tam szykował ogólnie. Więc twarze się powtarzają. Nie kpijcie. Widzicie przecie, że same ochłapy żeśmy przynieśli. Przed wojną nawet psu bym ich nie dał. Ale co zrobić? Takie czasy. A będą jeszcze gorsze. Wszechbóg powiedział, że póki nie dostanie chociaż połcia słoniny i beczki piwa, rzeki zapełnią się żabami, a plony zeżyna nam jakaś szkarańcza. Szkarańcza, tak. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy wspólny język. No, spróbować chyba nie zaszkodzi. Żeby się z nim rozmówić, musicie stanąć przed ołtarzem i zakrzyknąć: Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie! Obcego może posłucha. A gdzie to jest? To jest tutaj? To jest... Czy to jest to? Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie, uprzejmie proszę. Czemu naruszasz spokój mej boskości, śmiertelniku? Bo chcę, żeby wasza boskość cofnęła klątwę, którą właśnie rzuciła. Ci chłopi naprawdę nie mają... Albo przyniosą godne dary, albo nadejdzie susza, gladomicia, trzęsienia ziemi i lawiny. Dziękuję. Lawiny? Tu? Niby skąd? Ciekawe. Nie odpowiada. Trudno. Dokończymy rozmowę, jak go znajdę. Głos dochodził gdzieś spod ziemi. No właśnie, o tym samym pomyślałem. O tym samym pomyślałem, że to nie jest żaden Bóg czy coś. Tylko... O, jen. No i też beczkę piwa, jeny. Bogowie takie rzeczy chcą? Mi się wydaje, że to bardziej... Czekaj, musimy użyć zmysłów, żeby zobaczyć, gdzie jest wejście do podziemi. No, gdzieś tutaj widać. Widzicie? Tam jest gdzieś głos. Tam gdzieś są dźwięki wydawane. No, gdzie by tu wejść? Kurde. Jestem chyba za głupi na to. Czy nic nie... Chociaż? Tutaj świeczki. Kurde. Pomagać im. Nie chcę się szukać tego. Ale to prawda, że głos... Pokalne haleni. Aha. Aż tak? Kurde. To są pewnie jakieś wilki czy coś. Założę się na 100%. Tak. Tak, wilki. Nie chcemy z nimi walczyć, bo to są złe istoty. Chociaż... Chyba musimy. I piękne wykończenie. Bang.
Easy, nie? A zawsze jakieś tam wątroba wilka. Zawsze coś się przyda. Psie jadło. Jakieś ziółka. W sumie dopiero poznaję ten świat Wiedźmina, on jest bardzo duży. Tak naprawdę to widziałem, czytałem trochę, że wiele ludzi opisuje ten świat, że nie podoba im się, że wolą Wiedźmina jedynkę albo dwójkę takiego, gdzie znali każdy zakamarek. Chociaż szczerze powiedziawszy, to ten otwarty świat bardzo mi imponuje. Zobaczcie, jakie to jest potężne, a to dopiero tak naprawdę jeden kawałek mapy, bo tego jest więcej. I zobaczcie na to, to jest dopiero Velen, tutaj ziemia niczyja, ale jeszcze są wyspy, Skellig, tutaj Wzima, Biały Szat, Nowigrad i jeszcze fajnie tutaj Kermoren jest. No chociaż wiadomo, Kermoren to Kermoren, ale jestem strasznie ciekaw, czy będzie można wyjść poza zamek Kermoren i zobaczyć, co się dzieje tam w lasach, na przykład popolować, coś takiego, wiecie, takiego... niby Wiedźmina 1 tego nie było, ale strasznie fajnie właśnie kojarzę Wiedźmina 1 z tego Kermory. Naprawdę, jeśli chodzi o moje skojarzenia, są bardzo, bardzo pozytywne, jeśli chodzi właśnie o to. I chciałbym w tym Kermory trochę pobyć. Póki co, moi drodzy, ja się z wami rozstaję. Będzie więcej Wiedźmina. Jeśli będziecie oczywiście jego oglądać, to będzie jego więcej. Ja się z wami żegnam póki co. Na razie. Cześć!